Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Posłowie. Faktycznie termin dostosowania tych zbiorników mija tego roku. Prawdą jest też, że wiele tych zbiorników do dzisiaj jest niedostosowana, ale prawdą jest, że już trzykrotnie przesuwaliśmy ten termin. Ta ustawa weszła, to rozporządzenie z tymi wymogami powstało 16 lat temu. No dzisiaj możemy powiedzieć, że no wtedy popełniono po prostu błąd, zaostrzając tak mocno przepisy, no bo widać, że przedsiębiorcy nie są w stanie dostosować się do tych wymogów. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło oczywiście analizę tej sytuacji na rynku stacji paliw, biorąc pod uwagę kończący się termin dostosowania. Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu, stacje paliw powinny być wyposażone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Celem jest oczywiście ochrona środowiska. W celu jak najlepszego zobrazowania sytuacji Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło badania ankietowe skierowane do właścicieli stacji paliw oraz zwróciło się z prośbą o informacje do organizacji sektora paliwowego. Uzyskane z tych źródeł dane oraz ocena argumentów wszystkich zainteresowanych podmiotów spowodowały, że obecnie prowadzone są prace mające na celu przedłużenie terminu obowiązku przepisów przejściowych rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, tylko o rok, bo uważamy, że ten termin pozwoli rozpocząć tym, którzy już zaplanowali te inwestycje, a także na dokończenie już rozpoczętych inwestycje i no wydaje się, że to powinny być już termin absolutnie ostateczny, w związku z tym, że jednak ponad 50% zbiorników zostało dostosowanych. Oczywiście to różnie w różnych miejscach zbiorników ten procent się rozkłada. No i bylibyśmy jako ustawodawcy, jako ministerstwo nieuczciwi wobec tych, którzy ponieśli wydatki tak, aby zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniami. Największe z kolei przedsiębiorstwa sektora zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu i Handlu Naftowego, w skrócie POPIH, prowadzących 3506 stacji z liczby około 6760 stali, ma dostosowane to zbiorniki i zdaniem POPIH-u większość jej członków dostosowała swoje zbiorniki do wymogów zawartych w przepisach rozporządzenia. To nie jest też tak, że jeżeli jest stacja, wszystkie zbiorniki są niedostosowane. Często jest tak, że jakiś zbiornik jest niedostosowany i firmy no zakładają, że po prostu po 1 stycznia no nie będą go użytkowały. Także to liczba niedostosowanych zbiorników nie przekładałaby się wprost na liczbę no potencjalnych stacji do zamknięcia. Jednak w stosunku do tych pozostałych stacji, czyli 3258, to są stacje niezależne oraz sieci stacji niezależnych i tutaj uzyskaliśmy dane z Polskiej Izby Paliw Płynnych i wskazują, że zaledwie 60% stacji należących do członków tej izby spełnia wymagania paragrafu 177
rozporządzenia. I tak jak panowie posłowie mówią, około tysiąca zbiorników no po prostu musiałaby być wyłączona od 1 stycznia. I jeśli by przyjąć powyższe dane, od 1 stycznia w Polsce funkcjonowałoby tylko 5764 stacji. I średni wolumen sprzedaży na stacjach paliw wynosi 3000 metrów sześciennych. To dotyczy wszystkich stacji. A średnia sprzedaż na stacjach paliw niezależnych wynosi 2370. No to widać też różnicę w średniej sprzedaży, no stąd też jakby mniejsza zdolność do inwestowania. Dziękuję.